No dzień dobry, witam Was w trzecim vlogu z naszego wyjazdu. I od początku tej naszej przygody cały czas pada, są chmury, więc nie jest to pogoda na wyjście, na wędrówki, ale staramy się robić co możemy, więc dzisiaj wpadliśmy na taki pomysł, że będziemy odwiedzać różne bacówki i sprawdzać oryginalne, prawdziwe oscypki z koziego mleka. Także na razie się zatrzymaliśmy tu, na potoku, sobie oglądamy piękno natury i zaraz zajeżdżamy do pierwszej bacówki, będziemy próbować oscypków, a potem nawet zrobimy test w domu z zamkniętymi oczami, więc mam nadzieję, że to będzie ciekawy vlog. Zapraszam Was serdecznie. Piotr na pewno również, prawda? Tak. Odwiedziliśmy pierwsze miejsce, przejechaliśmy przez, proszę bardzo, taką drogę tutaj, gdzie płynie potok i stoimy teraz i będziemy próbować pierwszego oscypka z bacówki od pana, który ma swoje owce i doi je rano, więc robi takie oscypki. Dobry. Ale powiedz, czy on smakuje inaczej niż te, które już jadłeś? Mhm. My zawsze jedliśmy zimą podrabiane. Nie da się taki, jak odpakujesz... My raz kupiliśmy takie spaczki i jak się rozpakuje, to one w ogóle nie przypominają takiego na przykład. Smaczne. Ogólnie jest tak, że tutaj jechaliśmy i jedna bacówka była prawdziwa bacówka, prawdziwe oscypki, ale przyjechaliśmy ją, bo nie było parkingu, pan zmywał mopem, no i mówimy, no dobra, i pojechaliśmy kolejne, a tam serki, ale wiecie, już parking, fancy, żurawinka, oczywiście nie pojechaliśmy tam, wróciliśmy do tego pana, tam nikogo, on zmywał mopem, mówimy, czy można? On mówi, no tak, ja tu od rana owce doję, inne rzeczy robię, co Państwo chcą. I tak wiecie, ręką nam podawał, wszystko super. To jest klimat właśnie. Dobrze, że pada deszcz i może i mamy możliwość jeżdżenia i jedzenia prawdziwych oscypków, a nie poszerzania konsumpcji oscypków serków. Proszę. Tak naprawdę w sumie to nie wiemy, w której bacówce jedliśmy teraz, ale jechaliśmy na Witów i na Dolinę Chochołowską, więc my ogólnie cały zestaw, całą naszą dzisiejszą podróż wzięliśmy ze strony, z bloga, na którym właśnie autorzy polecali różne bacówki, ale też napisali, że jest dużo różnych innych, więc na YOLO to nie są tylko te, które oni zrobili. Także my byliśmy w prawdziwej bacówce, jesteśmy zadowoleni. Teraz idziemy na Witów, na Dolinę Chochołowską jakoś tam, bo tak się nie znamy za bardzo, ale tak nam pokazał GPS. No i Piotr na przykład z zimy pamięta, że jak szliśmy na Dolinę Chochołowską, to tam były pyszne oscypki u pani, która właśnie robiła na ognisku oscypki i bardzo chce do niej iść, więc właśnie tam zmierzamy. Zobaczymy, jak to będzie. Żałuję, że nie wzięłam mikrofonu, no ale tak bywa, takie jest życie. Zostawiłam w hotelu, wezmę następnym razem albo i nie, bo teraz jest taka piękna pogoda, jest piękny, leciutki aparat, można nagrywać kiedy się chce, wspaniała sytuacja. Nie wiem, czy Wam mówiłam, ale podlinkuję Wam ten artykuł z bloga w opisie. Dzięki temu będziecie mogli sami skorzystać, mniej więcej się zainspirować. My skorzystaliśmy z kilku, ale jak widać, prawdopodobnie byliśmy w zupełnie innym miejscu. Także lecimy dalej.
jesteśmy w drugim miejscu. Nie umiem wymówić nazwy tego miasta, więc nawet nie będę próbować. Ale kupiliśmy oscypki i to są najlepsze oscypki na świecie. Nigdy w życiu nie jedliśmy takich. I tutaj było 5, ale zjedliśmy wszystkie, zostawiliśmy tylko jeden do testu i kupiliśmy takiego dużego. Super, będziemy tutaj wracać z takim pięknym widoczkiem, ławeczka. Jakie wrażenia? Jak najbardziej na plus polecam, chociaż bardzo trudno znaleźć to miejsce, bo nie ma takiej tabliczki komercyjnej, że serki. I to bo to podobno nie jest miejsce komercyjne. Największym rozczarowaniu naszych ostatnich dni, pryszcza, bo ogólnie my chcieliśmy, ja chciałam kiedyś też bardzo jechać do takich namiotów, które wyglądają jak iglo i one były reklamowane jako, wiecie, miejsce, w którym widać góry, jest takie bardzo slow, takie w dziczy i w ogóle, a teraz jechaliśmy i okazało się, że to jest centralnie przy głównej drodze, jeden przy drugim i nocleg kosztuje chyba 500 zł czy coś takiego. Piotr sprawdzał już wcześniej, bo chcieliśmy tutaj przyjechać, że rezerwacje są na 2 lata w przód i teraz jak tu przyjechaliśmy, to się totalnie rozczarowaliśmy i nigdy byśmy nie chcieli tutaj przyjechać i tak podejrzewamy, że co druga osoba, która przyjeżdża tutaj na wypoczynek, również jest rozczarowana, bo tak jak widzicie na tej przebitce, to jest totalnie przy drodze. To jest straszne rozczarowanie tego wyjazdu, znaczy tego wyjazdu ogólnie życia, bo na szczęście nie wynajęliśmy tutaj tego domku, tego namiotu, więc rozczarowań w życiu tak ogólnie nie ma. Ale chciałam wam to powiedzieć, bo to jest hit, strasznie szalona sytuacja. A teraz jedziemy do ostatniej bacówki i zaraz jedziemy na Krupówki na obiad, bo jedna z naszych obserwatorek na roślinnych przestrzeniach polecała nam wegańską restaurację, w której są też bezglutenowe rzeczy, więc mamy nadzieję, że będzie bardzo przyjemnie i pysznie. I też mamy w planach kupić na... Mamy w planach kupić na Krupówkach jedne oscypki, które zimą uwielbialiśmy i w naszym takim osobistym rankingu, kiedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że oscypki są tylko latem, to wygrały. A drugi chcemy kupić w najgorszym miejscu, w którym nigdy byśmy nie kupili, z najgorszą żurawiną. I zobaczymy, który wygra. Ja podejrzewam, że Piotr wybierze najgorszy, bo on zawsze lubi takie śmieszne smaki. Ale zobaczymy na teście, na ślepym teście. Bardzo dziwne światło, ale rozładował nam się aparat, kiedy byliśmy w restauracji i byliśmy na strychu. Myślę, że strych, tak się czyta to słowo. W każdym razie było bezglutenowe, było wegańskie, było przepyszne, lekkie, zdrowe. To było coś doskonałego i było to miejsce polecone przez naszą obserwatorkę z roślinnych przestrzeni. Bardzo polecam. Znajduje się na Krupówkach. Teraz siedzimy sobie już w hotelu, ja czytam książkę. Książkę również poleconą przez moją Wickę. Jest to Rdza. I ja od pierwszej minuty czytania, od pierwszych słów już zostałam zmiażdżona. Ja się nie spodziewałam, że to będzie coś tak strasznego. Ale po prostu każda strona to jest jakiś hardcore. Bardzo dobra książka, ale jestem ciekawa, co tutaj się wydarzy, więc będę sobie ją czytała dzisiaj. Myślę, że w ogóle ona jest bardzo krótka.
280 stron, jestem na 80, więc może nawet dzisiaj ją skończę i dam Wam znać w kolejnym vlogu, co o niej myślę. Ogólnie najedliśmy się dzisiaj tak bardzo oscypków, że dopiero w kolejnym filmie zrobimy taki test i on będzie po prostu osobnym filmem, bo chcemy go zrobić fajnie, chcemy też się fajnie w nim czuć, a nie potem wymiotować w toalecie tymi oscypkami, bo zjedliśmy ich naprawdę dzisiaj dużo, bo były pyszne. Także teraz się z Wami żegnam. Widzimy się już w kolejnym vlogu. Zastanawiam się, pewnie będę je dodawać codziennie, ale zobaczymy. Jutro mamy nadzieję, że będzie ładna pogoda i pójdziemy chociażby na Gubałówkę, bo ta ładna pogoda to i tak jest brzydka pogoda, ale na Gubałówkę powinno być ok. Także ściskam Was serdecznie, pozdrawiam, do zobaczenia, pa!